Witajcie. Przeżyliśmy dobry czas, ufam, naszych wspólnych rekolekcji, ale wiem, że macie wiele różnego rodzaju pytań związanych z tym, co obecnie dzieje się w świecie, ale w ogóle dotyczącymi życia, pytania, które jakoś dotykają Was osobiście, dotykają sprawy wiary, Kościoła, czy różnych innych rzeczywistości. Dziękuję, że chcecie pytać, bo jeśli pytamy, to możemy uzyskać odpowiedź, czy poszukiwać odpowiedzi. Postaram się bardzo krótko i na temat, może nie wyczerpująco, jeśli będę potrafił, udzielić Wam odpowiedzi na to, co Was nurtuje. Dlatego rozpocznijmy od razu. Niech już jest pierwsza osoba i pierwsze pytanie. Szczęść Boże, dzień dobry wszystkim. W grupie moich znajomych zrodziło się pytanie, jak nie zwątpić w czasie zarazy i co tak naprawdę o tym wszystkim myśleć. Niektórzy ludzie uważają, że zbliża się koniec świata, inni, że to kara za nasze grzechy, a jeszcze inni, że to próba. Próba naszej wiary. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie ksiądz ma o tym wszystkim zdanie. Olu, no ważną rzecz pytasz. Wiele osób niepokoi się tym wszystkim, co się dzieje, całą kwestią pandemii, bo to już nie tylko lokalna epidemia, ale obejmuje naprawdę cały świat i jest to poważna sprawa. Natomiast musimy na to patrzeć i przeżywać to jako chrześcijanie, a więc w zaufaniu do Pana Boga. Oczywiście nie możemy ulegać jakimś złym narracjom, czyli złym poglądom, których nie brakuje dzisiaj, że to koniec świata. No to chcę powiedzieć Tobie i wszystkim, że już nieraz w historii Kościoła też różne grupy ogłaszały koniec świata przy różnego rodzaju kataklizmach, epidemiach i bardzo dramatycznych sytuacjach, przez które już przeszedł świat. Niektórzy mówią, że to kara za grzechy. No, patrzę w Boże Słowo i widzę przede wszystkim Boga, który jest miłością, Boga, który jest dobrym Ojcem, więc nie można mówić, że to jest kara za grzechy, czyje grzechy. Wszystkich ludzi, tak? Bo jeżeli ktoś mówi, że to kara za grzechy, na przykład aborcji, eutanazji, czy rozpadu małżeństw, no to absolutnie nie mogę się z tym zgodzić. No i nie tylko ja. Pan Bóg do nas niewątpliwie mówi przez to, że jest jakieś trudne doświadczenie, które przechodzimy razem i w ten sposób chrześcijanin ma popatrzeć na taką złożoną sytuację związaną z koronawirusem i tym wszystkim, co się dzieje, z oboszczeniami, dramatami ludzi. Przecież tylu ludzi umiera, ale umierają nie tylko ci na koronawirus, ale na wiele różnych innych chorób. Czy to jest próba wiary? Każde doświadczenie trudne jest jakąś próbą wiary. Z tych trudnych rzeczy składa się życie. Świat nie jest idealny. Idealny świat to będzie świat nieba, raju. Tam już nie będzie cierpień, łez, cierpienia, chorób, jakiś zadr wobec drugiego człowieka. Tam będzie pokój i do tego świata zmierzamy. Ja zachęcam, żebyśmy ufali Panu Jezusowi, żebyśmy modlili się, żeby starać się normalnie żyć, funkcjonować. Budujmy relacje z ludźmi poprzez komunikatory internetowe, przez telefon, żeby nikt nie czuł się sam. A te dni, tygodnie takiego wyciszenia może są nam potrzebne, że przewartościujemy to, co jest istotne i ważne w naszym życiu. Ale Pana Boga nie oskarżajmy o nic złego. Pan Bóg jest większy niż koronawirus, niż choroby i możemy wołać w jedności, żeby Pan dał nam wolność i pokój od tego, co jest takim poważnym zagrożeniem. Szczęść Boże, proszę księdza. Chciałbym księdza spytać, jak powinniśmy wykorzystać dany nam czas na przemyślenia? Poprzez to, że nastała epidemia koronawirusa, ludzie zaczęli się zatrzymywać w miejscu i zastanawiać nad sensem swojego istnienia. Na czym, czy kupić drożdże, czy mleko? No więc, takie małe pytanie. Co powinniśmy obrać za temat przemyśleń,
podczas tak zwanych koronaferii. Lubek, no, korona ferie, dość ciekawe określenie. Po pierwsze, to nie są ferie, tylko mamy pracować, uczyć się, choć inaczej niż na co dzień. Na pewno jest to czas lektury, jest to czas powtórek, jest to czas uczenia się tego, co można zdobywać tą wiedzę bez tego kontaktu w szkole. Zachęcam, żeby korzystać z tych platform internetowych, online, i to szkoły, jeżeli są możliwości, przygotowują. Natomiast jakie przemyślenia podejmować? Przede wszystkim o naszej codzienności, tak? Że popatrz, ile rzeczy takich zwyczajnych, na które nie zwracamy zazwyczaj uwagi, jakoś szczególnie wybrzmiewają teraz. Albo ich obecność, jak to, że jest się więcej w domu, że jest się więcej z tymi najbliższymi, albo że czegoś nie możemy robić, czegoś nam brakuje. Ostatecznie myślę, najgłębszym pytaniem jest kwestia, po co żyjemy, dokąd zmierzamy i co jest dla nas najważniejsze w życiu, i taką refleksję warto podejmować. Szczęść Boże. Dwa pytania. Pierwsze pytanie związane jest z obecną sytuacją. Gdy już pójdę do kościoła i chcę przyjąć komunię, dostaję z dłoni. To jest w tych ramach działań profilaktycznych. Ale czy to nie jest grzech? Czy w jakiś sposób jest to dyspensa, albo czy będę musiał się później z tego wyspowiadać? I czy bardziej korzystnym nie byłoby po prostu zostanie w ławce, czy jak przyjdzie tej komunii ze swoich rąk, nie bezpośrednio od księdza? I drugie pytanie. Czy wszystkie traumatyczne przeżycia albo jakieś straszne sytuacje są na zły duch? Czy po prostu czasem może być to nawet Bóg i chce nam dać jakąś lekcję albo nauczkę? Kasiu, zacznę od końca. Oczywiście trudne doświadczenia są dopuszczane przez Pana Boga w tajemnicy Jego miłości wobec nas, natomiast nie On jest autorem tego wszystkiego, co trudne. I tu Pana Boga absolutnie nie obciążajmy tym, bo to nie prowadzi nas do pokoju. Żadne oskarżanie Boga o coś trudnego nie wiedzie do odpowiedzi na to, co najistotniejsze w życiu, oraz do tego, czy człowiek uzyska pokój. Bo pokój odnajdujemy w Bogu, który jest pełen miłości i miłosierdzia. Natomiast pytasz o Komunię Świętą. Kiedy idziesz do kościoła i chcesz przyjąć Komunię Świętą na dłoń, to od razu pokazuje, jak ładnie przyjąć Komunię Świętą na dłoń. Czyli prawą rękę podkładamy pod lewą, możemy to ułożyć nawet ręce tak w formie krzyża, niejako tron robimy dla Pana. Czy to jest grzech? Nie. Przyjmowanie Komunii Świętej na rękę jest dopuszczone przez Kościół, nie tylko w czasie epidemii, ale są kościoły lokalne, czyli diecezje, zwłaszcza w Europie Zachodniej czy w Ameryce Łacińskiej, gdzie jest to normalna praktyka. Ona jest bardzo głęboka i powiem szczerze, że też przemawiająca. Oczywiście możemy się i takie spory są w kościele, która jest lepsza, która bardziej godna. Ja w to nie wchodzę. Patrzę w historię Kościoła, gdzie już w V wieku Cyryl Jerozolimski uczy nowoochrzczonych, jak należy przystępować do Komunii Świętej, jak należy ułożyć ręce, żeby powstał z nich tron, by przyjąć Pana. Oni co prawda mieli w drugą stronę, czyli na prawą rękę przyjmowali ciało Pańskie i lewą spożywali, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. Ale ta sugestia świętego Cyryla Jerozolimskiego jest bardzo istotna. Ona pokazuje, jak Kościół celebrował Eucharystię i która forma była pierwotna. Później bardziej ukształtowało się przyjmowanie Komunii Świętej do ust. Więc jak najbardziej można, zwłaszcza w tym czasie,
trudnym księża biskupi zachęcają, bo rzeczywiście pod względem higienicznym wydaje się, że jest to bardziej trafiona forma przyjmowania Komunii Świętej. Oczywiście pod warunkiem, że my sami, ci przyjmujący komunię, mamy czyste ręce, umyte, ale też ci, którzy rozdają Komunię Świętą, księża biskupi też tu nakazali wyraźnie dezynfekcję rąk nawet przed rozdawaniem Komunii Świętej, i jeżeli ksiądz czy jakiś inny szafarz daje Komunię Świętą na dłoń, to nie musi wcale dotknąć naszych dłoni. Ty możesz się czuć bezpiecznie, ale też musimy pamiętać o bezpieczeństwie tych, którzy rozdają Komunię Świętą. I teraz pamiętajmy, że przyjęcie Komunii Świętej jest to przyjęcie oczywiście Jezusa, Zbawiciela, tego, który leczy. I Eucharystia nie może być powodem naszej choroby, tak? Ale pamiętajmy o tym, że Jezus ma dwie natury i w Eucharystii też widzimy, że jest substancja ciała i krwi Chrystusa, czyli mamy prawdziwe ciało, prawdziwa krew Chrystusa, ale pozostają przypadłości, a więc to, co jest materialne. I dlatego nie możemy Komunii Świętej traktować jako jakiegoś amuletu albo no właśnie w taki sposób, że sama ta materialność Eucharystii, no właśnie, że te pytania są nieuzasadnione. One są uzasadnione i istotą jest przyjęcia Komunii Świętej serce czyste, otwarte serce, pragnienie Pana oraz godna postawa. Jeśli przyjmujemy na rękę, to też jest w godny sposób, więc absolutnie nie jest to grzech. Szczęść Boże, dzień dobry. Przychodzę do księdza z dwoma pytaniami, które udało się wymyślić w mojej grupie znajomych. Pierwsze dotyczy tego, jak młodzi ludzie powinni kształtować swoją wiarę. Kto może im w tym pomóc i od czego w ogóle powinni zacząć? A drugie pytanie jest typowo lifestyle'owe. Jakie pozycje książek ksiądz poleca? Szczególnie, że teraz wszyscy mamy więcej czasu na czytanie książek, bo jesteśmy w domach i chętnie przeczytalibyśmy jakieś dobre lektury. Dziękuję. Zuziu, jak młodzi powinni kształtować swoją wiarę? No tak jak każdy człowiek, ja zawsze powtarzam, Pismo Święte, szczera modlitwa, sakramenty, wspólnota. Pismo Święte, bo nasza wiara rodzi się ze słuchania. Czytajcie Biblię, zwłaszcza Nowy Testament, a w sposób szczególny Ewangelię. Nawet jeśli na początku mówicie, nic nie rozumiem, albo nie przemawia to do mnie. Czytaj, czytaj, Słowo Boże ma moc i Duch Cię poprowadzi. Każdego z nas zresztą. Modlitwa to nie chodzi o odmawianie modlitwy tylko, ale o nasze szczere wołanie do Boga. Sakramenty, bo Pan prawdziwie przychodzi, zwłaszcza w sakramencie pokuty, w sakramencie Eucharystii. Najczęściej przyjmujemy te sakramenty. Ale ważna jest wspólnota. Tu bardzo Was zachęcam, wszystkich młodych, do tego, abyście chcieli być razem z innymi wierzącymi, byście chcieli pogłębiać swoją wiarę razem z innymi. Tak, wspólnotowość jest bardzo istotna. Mi w mojej młodości, przed laty, pomogła bardzo wspólnota. Nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem i takim, jakim jestem, gdyby nie moje doświadczenia wspólnoty młodzieżowej z mojej rodzinnej parafii Świętej Barbary w Czechowicach-Dziedzicach. Także chciejcie być razem, a tam, gdzie nie ma wspólnot, chciejcie z najbliższymi ludźmi, którzy myślą podobnie jak wy, coś tworzyć. Oczywiście w jedności z kapłanami, ale jeżeli byłaby jakaś trudność, czy jakoś nieswojo jest w parafii, to można coś najpierw pomyśleć w szkole, a potem przenieść na rzeczywistość parafialną. Chciejcie rozmawiać z księżmi, rozmawiać z katechetami, jak można rzeczywiście taką wspólnotowość w jakimkolwiek wymiarze stworzyć. Więc bardzo serdecznie zachęcam do tego. A jakie lektury? Jest mi dość trudno odpowiedzieć na to pytanie. Powiem zupełnie wymijająco. Przede wszystkim Pismo Święte oczywiście, ale poszukajcie książek, które
mogą gdzieś Was zainspirować. W rozwoju duchowym niekoniecznie muszą być tylko i wyłącznie książki religijne, bo jeżeli w ogóle czytamy książki wartościowe, które niosą czy jakąś prawdę o świecie, historię, to otwiera się ta przestrzeń też wewnętrznego naszego życia i łatwiej nam później przychodzi modlitwa, nasza służba drugiemu człowiekowi. Myślę, że takie pytanie bardzo dobrze byłoby zadać waszym katechetom, którzy jeszcze bardziej was znają, bo trudno tak wskazać, bo dla jednych taki czy inny autor będzie dobry, a dla innych ten wskazany zupełnie nie będzie przemawiał. Nie chcę więc też tutaj nazwiskami operować, bo to są zawsze subiektywne kwestie. Natomiast czytać normalne książki, też normalne religijne książki, tam gdzie są świadectwa, tam gdzie ludzie dzielą się swoim życiem. Młodzi ludzie też piszą książki, może trochę starsi od was, ale jeszcze mieszczący się w tej kategorii młodych ludzi, którzy dzielą się po prostu swoim doświadczeniem Boga. Te książki warto czytać. Szczęść Boże, nazywam się Adam Dziuba z klasy pierwszej A z liceum KOR i mam dwa pytania. Jedno od siebie, a drugie od klasy. Moje pytanie jest takie, jak to tak naprawdę jest po śmierci? Czy jest rzeczywiście raj, się cieszymy? Czy może się nam coś też może zdarzyć złego? Jak to wygląda? A pytanie od klasy jest takie, co Kościół sądzi o LGBT? No tak, Adamie, jak jest po śmierci? Raj czy coś złego? Kiedy patrzymy w Nowy Testament, Pan Jezus w Ewangelii, a też widzimy Apokalipsę świętego Jana, proroczą księgę Nowego Testamentu, która ukazuje te podstawy naszego życia wiecznego. Więc Nowy Testament wyraźnie mówi o stanie szczęścia wiecznego, czyli zbawienie, to co popularnie mówimy niebo, oraz jest stan śmierci wiecznej, potępienie, czyli mówimy piekło. Niebo to jest rzeczywistość zbawionych, którzy razem z Bogiem pełni miłości żyją na wieki. Wiemy o tym, że będzie to stan pokoju i będziemy tam jako ludzie, więc nie duchy, tylko ludzie, którzy zmartwychwstaną, bo wierzymy w ciała zmartwychwstanie i życie wieczne. Oczywiście nie będzie to ciało takie samo jak to, które mamy teraz, bo to mamy ciało doczesne, ono rozpada się w pewnym momencie, ale będzie to ciało odnowione, to będzie nasze ciało z naszą tożsamością. Popatrzmy na Jezusa zmartwychwstałego. Jezus w dniu zmartwychwstania nie ma już śladów biczowania, koronowania cierniem. Dla tożsamości swojej ma te ślady po gwoździach i po przebiciu boku, ale to jest to ciało chwalebne i my będziemy mieli też właśnie takie ciało chwalebne. To będzie wielki dar Bożego miłosierdzia, bo człowiek to nie jest tylko dusza, czy ten element właśnie duchowy, ale jest element również cielesny. I ostatecznie wiemy, że będziemy przebywali w chwale Boga, że będzie to czas, nie, już nie będzie czasu nawet, prawda, bo czas przeminie, ale będzie to wieczność pełna pokoju i radości, prawdziwego życia. No i tak jak apostoł mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To jest potrzeba naszego serca, to wychodzenie w kierunku nieba. Natomiast jest ta alternatywa, obyśmy jej nie chcieli, to jest potępienie, to jest stan, w którym człowiek wybiera życie bez Boga. Nie chce Pana Boga, nie chce Jego miłosierdzia, chce żyć w buncie, odrzuca Pana Boga. Do miłości nie można nikogo zmusić. I Jezus mówi, że ta możliwość jest. To ci, którzy nie chcą Boga, nie chcą się nawracać, żyją tak, jakby Pana Boga nie było. Czy tam jest dużo ludzi? Tego nie wiemy.
Zauważ, że Kościół ogłasza poprzez doświadczenie cudów, badania życia ludzi, świętość takiej czy innej osoby, ale nie ma listy osób potępionych. Największy grzesznik nawet w momencie śmierci może się nawrócić, może wezwać Bożego imienia i Bóg mu okaże miłosierdzie. Pytanie tylko, czy wezwie tego Bożego miłosierdzia. A kolejna kwestia, co Kościół sądzi o LGBT? No to jest pytanie bardzo takie dwupoziomowe. Ponieważ wiem, że też jest innej osoby pytanie o homoseksualizm, to odpowiem w tym drugim pytaniu. A tu skupię się tylko na tym, co jest owym skrótem LGBT. Tam, gdzie chodzi o jakąś ideologię, tam, gdzie chodzi o promowanie pewnych właśnie zachowań nie tylko homoseksualnych, ale różnych nieheteroseksualnych zachowań, tam Kościół wyraźnie się temu sprzeciwia. Nie sprzeciwia się ludziom, bo każdy człowiek jest kochany przez Boga i propozycja zbawienia jest dla każdego człowieka. Natomiast wiele organizacji LGBT i jeszcze tam różne dodatki są teraz w tych skrótach, one próbują jakoś pokazać świat inaczej, że oto są alternatywne zachowania seksualne, że alternatywne formy rodziny, ale też są pewne niebezpieczne rzeczy, które zauważa się, a mianowicie promowanie tego typu zachowań, no to nie jest właściwą ścieżką dla świata i dlatego Kościół się tu temu sprzeciwia. Jeszcze raz powtarzam, nie sprzeciwia się osobom, ale sprzeciwia się temu, co jest wbrew człowiekowi, temu, co niszczy prawdziwą miłość i co jest sprzeciwem wobec Boga i wobec ludzkiej natury. Ja mam dwa pytanka. Pierwsze to jest, dlaczego decyzje polskiego kościoła różnią się od decyzji papieża? A drugie to, dlaczego polski kościół wykłóca się z papieżem, mimo iż jest on głową kościoła katolickiego? Aniu, nie wiem o jakie decyzje kościoła polskiego, które są w sprzeczności z nauczaniem czy z decyzjami papieża Franciszka, mówisz. Ja tak ostro tego nie widzę. Oczywiście my mamy inną wrażliwość, inne doświadczenie, też temperament z papieżem Franciszkiem, bo Argentyńczycy są inni niż Polacy. Ja to bardzo mocno doświadczyłem, będąc dwa razy na seminariach międzynarodowych Szkół Świętego Andrzeja w Meksyku, gdzie przyjeżdżali ludzie no, z Europy, a to zazwyczaj tylko kilka osób, a większość to była Ameryka Północna i Południowa. I w naszym gronie oceniliśmy, że jakoś tak mentalnie, chyba najbliżej nam do Brazylijczyków, jakoś tak czuliśmy się bardzo podobnie z nimi. Natomiast Argentyńczycy są inni, zresztą w ogóle Ameryka Łacińska. I dlatego myślę, że nie tyle, że ktoś się wykłóca z papieżem, czasem nie rozumiemy papieża, dlatego że ma bardzo konkretne doświadczenia swojego życia. Na przykład jego rodzina jest rodziną migrantów, włoskich migrantów do Ameryki Łacińskiej. Jest niesamowite doświadczenie biedy, zwłaszcza choćby w slumsach Buenos Aires. I cała rzeczywistość też społeczna, polityczna. Papież jest słuchany w Polsce przez różnych ludzi, oczywiście bardziej lub mniej. Są środowiska, które sprzeciwiają się papieżowi i one mają problem tak naprawdę z Kościołem, z Jezusem. Dlatego tu nie możemy jakoś tak tego generalizować. Natomiast myślę, że na pewno wyzwaniem, i to twoje pytanie gdzieś prowokuje, jest to, żeby jeszcze bardziej papieża poznawać, jeszcze bardziej
wcielać w życie to, co proponuje, to, co mówi, ale najpierw zrozumieć to, o co mu chodzi. Dlatego też rozpocząłem w internecie cykl kateches, spotkań Zrozumieć Franciszka, żeby jeszcze bardziej przygnąć sercem do papieża, który jest dobrym papieżem i bardzo go kocham. Niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus, szczęść Boże, proszę księdza. Ja przygotowałem sobie pytania na kartce z Pisma Świętego, także już je księdzu przeczytam. W Nowym Testamencie pisze, abyśmy się strzegli fałszywych proroków. A jak ich poznamy? Po ich owocach. Dobry prorok daje dobre owoce, a zły – złe owoce. A ja właśnie nie widzę dużych owoców pracy po księżach. Jak to jest? I drugie pytanie. W piśmie też pisze o tym, że tylko kapłan może rozdawać komunię, a szafarz nie. Czemu tak robicie, że są szafarze? Pozdrawiam, szczęść Boże, Bóg zapłać. Chwalmy Pana. Amen. Piotrze, dość trudna kwestia. Nie, księża nie są tymi fałszywymi prorokami, przed którymi przestrzega Boże Słowo. No, poszczególny człowiek, poszczególny ksiądz, być może tak. Jeżeli głosi nie to, co jest w Bożym Słowie, jeśli nie to, co głosi nauka Kościoła. Tacy kapłani niestety też są, którzy bardziej głoszą swoją naukę, swoje jakieś doświadczenie, niż to, czym żyje Kościół. Ale nie mi oceniać owoc tego. Ja przestrzegam przed takimi duchownymi, bo jest wtedy wyprowadzanie ludzi na błędną drogę. Natomiast przede wszystkim owocem pracy księży jest Eucharystia, jest sakrament pokuty, jest to, że możemy rzeczywiście przyjmować Jezusa i przede wszystkim na to trzeba spoglądać. Jest wiele miejsc na świecie, gdzie ludzie nie mogą iść do spowiedzi, do Komunii Świętej, bo nie ma księży. Nie ma księży, tak? Tak jak w tych dniach ludzie nie mogą przystępować do Komunii Świętej i niektórym jest to ciężko przyjąć, no trzeba powiedzieć, że rejony świata wcale nie takie nieliczne są właśnie pozbawione możliwości regularnego, czy ludzie tam mieszkający, chrześcijanie, katolicy, możliwości regularnego przystępowania do sakramentów. Pamiętajmy jednak, że Kościół to nie tylko księża, ale to również świeccy i owoc życia to jest życie wspólne i wspólna odpowiedzialność, ale oczywiście pasterze mają w sposób szczególny tutaj znaczenie i na pewno trzeba się modlić za księży, aby chcieli ewangelizować ci, którzy słabo to robią i żeby mieli siłę ewangelizować ci, którzy to robią. A drugie pytanie, które zadajesz, że tylko w piśmie można rozdawać, że Komunię Świętą mogą rozdawać duchowni i czemu szafarz? No nie, nie ma czegoś takiego, tak? Jezus przekazuje władzę celebracji Eucharystii apostołom, czyli mówiąc już naszym dzisiejszym językiem biskupom i księżom, ale to jest konsekracja. Natomiast czymś innym jest rozdzielanie ciała pańskiego czy roznoszenie do chorych. Tu nie możemy mówić, że Jezus w Bożym Słowie, w Ewangelii zakazuje tego. Szczęść Boże. Chcę się zapytać odnośnie tego, jaki charakter ma Bóg. W Starym Testamencie był przedstawiany jako dosyć surowy Bóg, a w Nowym bardzo miłosierny. Ja już w końcu nie wiem. Artur, ważne pytanie, które wielu ludzi stawia. I to jest tak. Pamiętajmy, że Stary Testament jest pisany w mentalności Żydów. Generalnie Żydzi, żeby podkreślać wielkość Boga, Jemu przypisują wszystko. I nam jest ciężko może to odczytać. Przykład. Jak Żydzi mają wyjść z Egiptu, Bóg uczynił upartym serce Faraona, tak? A potem Faraon jest ukarany za to, że miał uparte serce. No i mówimy, no to bez sensu. Ale to jest pewien sposób
przedstawiania rzeczywistości, że Żydzi chcieli przez to pokazywać, że Bóg jest ponad wszystkim. Nie zgadzam się natomiast z takim podziałem, który już ciągnie się przez wieki, że Stary Testament ukazuje Boga surowego, a Nowy Testament miłosiernego. Kiedy ewangelizujemy i mówimy o Bożej miłości, to przede wszystkim powołujemy się na Stary Testament. Nabrałeś wartości, ja Cię miłuję. Gdyby wszyscy zapomnieli o Tobie, ja nie zapomnę o Tobie, bo tak Cię kocham. Tak? Ukochałem Cię miłością odwieczną, dlatego też podtrzymywałem dla Ciebie łaskawość. No to tylko niektóre cytaty z Księgi Izajasza czy Księgi Jeremiasza. Dlatego Stary Testament ukazuje dobroć Boga, natomiast on, Żydzi przede wszystkim widzieli w Bogu Ojca narodu. A Jezus, jak przychodzi, pokazuje tą relację w sposób szczególny, osobistą. Człowiek, Bóg. I tu widzimy, jak to objawienie się rozwija, tak? Że kiedy mamy ukonstytuowany naród, który chwali Boga, który jest ojcem narodu, tak, to w Nowym Testamencie już mamy to doświadczenie narodu, którym jest Kościół, ale jest doświadczenie mojej osobistej więzi z Bogiem przeżywanej w tym ludzie. I dlatego my już możemy mówić, i nikogo to nie gorszy w chrześcijaństwie, kiedy mówimy Ojcze nasz, Abba nawet, czyli tatusiu. Więc nie przeciwstawiajmy Starego i Nowego Testamentu. Szczęść Boże, dzień dobry. Ja przychodzę dzisiaj do księdza z jednym pytaniem. Otóż, jeżeli dusza jest niematerialna, a ciało jest materialne, to w jaki sposób dusza pozostaje w ciele? To jest moje pytanie do księdza na dzisiaj. No i pozdrawiam i życzę miłego dnia. Bracie, my musimy jakoś opisać człowieka, tak? I klasycznie mówimy, że człowiek to dusza i ciało, czy człowiek składa się z duszy i ciała. A może lepiej byłoby powiedzieć, że człowiek jest duszą i ciałem? Kiedy czytamy Pismo Święte, na przykład Stary Testament, to te określenia dusza i ciało nie oznaczają tego, co my myślimy. Na przykład w Psalmie 63. Moja dusza oczekuje Pana, tak? Ciało moje tęsknie za Tobą. To nie tak, jak my myślimy. Otóż Żydzi tym terminem dusza określali bardziej ten wewnętrzny aspekt życia człowieka, a na przykład ciałem ten bardziej taki zewnętrzny, fizyczny. W Nowym Testamencie mamy różne antropologie. Właśnie, że mamy ten element duchowy, nieśmiertelny i cielesny, śmiertelny, albo w liście do Tesaloniczan mamy taki trójpodział, że jest duch, dusza, ciało, czyli wtedy ta dusza, psyche, to cały świat wewnętrzny, naszych emocji, uczuć, wspomnień, historii, tak. Duch to ten ta więź nasza z Bogiem, ta przestrzeń jak najbardziej, jeśli tak mówię obrazowo, na wzór i podobieństwo Boga, no i ten element cielesny. Człowiek to stworzenie Boże, żyjemy na ziemi, ale nie jesteśmy ograniczeni do ziemi. I teraz skutek grzechu obumiera nasze ciało, ale nasza osobowość, nasze życie, to wewnętrzne, istnieje, zmienia się nasze życie, ale się nie kończy, tak? I po zmartwychwstaniu umarłych znowu będzie ciało i będzie dusza razem, tak? Oczywiście jest to pewna tajemnica naszego istnienia. My możemy opisywać życie człowieka tak, jak nauka pozwala, no ale jest to cały czas oczywiście ta głębia życia człowieka nieosiągalna dla nas. Dlatego nie tyle mówimy, że człowiek się składa, w związku z tym, jeżeli się składa, to nie, że nie składa się, tylko po prostu jest duszą, jest ciałem, tak? To nie wskazujemy, gdzie ona jest, tu, czy tu, czy tu, czy tu, tak? Tylko to są te dwa aspekty naszego życia, naszej tożsamości. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ja jako podmiot świadomy, mający wolną wolę, uczucia, historię, że ja istnieję, rozpocząłem się w momencie poczęcia i nie mam końca,
żyje wiecznie i dlatego przez śmierć przechodzimy i dalej istniejemy jako ludzie, oczekując na zmartwychwstanie umarłych. Szczęść Boże, moje pytania to, czy samobójstwo jest grzechem i co nam da przebaczenie drugiej osobie? Beata, ważne pytania stawiasz, trudne. Odpowiem na nie krótko. Czy samobójstwo jest grzechem? No i tak, i nie. Gdyby był to jakiś akt sprzeciwu wobec Pana Boga, przy pełnej świadomości, bez żadnego zachwiania psychicznego, co dzisiaj wątpimy, czy jest to możliwe, no to byłby to grzech. Dlatego też dawniej była taka praktyka, że na cmentarzu nie grzebano, w właściwym cmentarzu, osoby po śmierci samobójczej. Natomiast doświadczenie nauk o człowieku, psychologii i innych pokazują, że najczęściej, by nie powiedzieć w 100%, kwestia samobójstwa związana jest z jakimś zaburzeniem emocjonalnym, psychicznym, jakimś innym, i dlatego ta odpowiedzialność moralna będzie tutaj bardzo zmniejszona albo nawet anulowana. W związku z tym, jeżeli są zaburzenia psychiatryczne, jakieś głębokie zaburzenia emocjonalne, które pchają człowieka do tak dramatycznego wyboru, to trudno tu mówić o pełnej świadomości, a jeszcze bardziej o pełnej dobrowolności. I w takim przypadku polecamy tego człowieka Bożemu miłosierdziu, żeby Bóg mu przebaczył wszystkie grzechy i żeby ten człowiek był w niebie. Natomiast drugie pytanie o przebaczenie, tak, ono jest bardzo ważne, ponieważ przebaczenie uwalnia nas od nas samych tak naprawdę, od tego, co jest trudem, co jest krzyżem. Przebaczenie jest aktem miłosierdzia. Jezus bardzo mocno mówi o przebaczeniu. Jeśli nie przebaczycie tym, którzy wam zawinili, jakże przebaczy wam Ojciec wasz niebieski. Dlatego zachęcam. Przebaczenie jest trudne. Przebaczenie jest aktem moim wobec tego, który mnie skrzywdził. Jeśli przebaczam, okazuję miłosierdzie, naśladuję gest Boga, gest Jezusa. Ale oczywiście droga do pojednania to jest jeszcze daleka, bo żeby było pojednanie, ten, który mnie skrzywdził, musi przeprosić, tak? Natomiast w przebaczeniu pamiętajmy, że nie chodzi o rację. No bo jeżeli ktoś mnie skrzywdził, no to racja jest po mojej stronie, on mnie skrzywdził, tak? Ale tu nie jest czas na wyjaśnianie wtedy, tylko przebaczenie jest moim miłosierdziem wobec drugiego człowieka. W ten sposób realizujemy mocno swoje człowieczeństwo, nic nie tracimy, a wiele zyskujemy. Szczęść Boże, dzień dobry. Moja grupa znajomych ma pytanie, czemu w Polsce jest tak mało żywego kościoła? Z góry dziękuję za odpowiedź. Karolina, to jest takie pytanie szpila. Czemu w Polsce jest tak mało żywego kościoła? To pytanie musimy postawić sobie samemu. Czy ja jestem żywym członkiem kościoła? Czy ja prawdziwie kocham Jezusa? I czy żyje Ewangelią? Bo jeżeli chodzi o jakiś aspekt taki zewnętrzny tylko, to można dyskutować. Jeżeli chodzi o wewnętrzny, czy dla mnie Jezus jest ważny, no to pytanie musi być postawione przez każdego. Ale tak, wydaje mi się, że jeszcze więcej powinno być inicjatyw ewangelizacyjnych, jeszcze więcej wspólnot. Także tego, o czym mówi papież Franciszek, żeby Ewangelię głosić na różne sposoby, żeby Ewangelią się dzielić, żeby nie bać się nowych form, bo jest nowy świat, nowy człowiek, nowi ludzie, więc niewątpliwie jest to wyzwanie. Dlatego Jan Paweł II wezwał Kościół do nowej ewangelizacji i to wezwanie jest aktualne i jak najbardziej apeluję do wszystkich duchownych i świeckich, abyśmy tą nową ewangelizację podejmowali, dzieląc się Ewangelią na różne nowe sposoby, czytelne dla dzisiejszego człowieka. Jest niezmienna Ewangelia, ale zmienne są formy przekazu. I to jest wyzwanie. I powiem tak, kardynał Ratzinger kiedyś powiedział, że Kościół w przyszłości będzie Kościołem w
wspólnot albo w danym miejscu nie będzie kościoła. No więc twórzmy wspólnoty, walczmy o wspólnoty i wspierajmy wspólnoty. Będzie wtedy kościół żywy, ale najpierw ma być żywy Jezus we mnie. Szczęść Boże i dzień dobry. Przychodzę dzisiaj do księdza z takimi pytaniami. Są to trzy pytania od mojej klasy, która napisała mi, abym zadała je księdzu. Mianowicie są to pytania dotyczące homoseksualizmu. Jak podejść do tego tematu? Dlaczego w kościele jest tak mało radości? I jakie są największe zagrożenia dla kościoła? To są te trzy pytania, które moja klasa chciała księdzu zadać. No i to po prostu na tyle. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Dziękuję za pytania twoje, Kamila. Jeszcze raz mówiąc o homoseksualizmie, chcę wyraźnie powiedzieć, że Kościół przyjmuje osoby homoseksualne, ich nie odrzuca. Natomiast norma moralna jest jasna. Aktywność seksualna związana jest z małżeństwem, a małżeństwo to jest kobieta i mężczyzna. W związku z tym, i to jeszcze w związku oczywiście prawnie zawartym, i to jest ta norma moralna, norma chrześcijańska. Nie możemy więc jakby tego zmieniać. Natomiast nie wolno występować przeciwko osobom homoseksualnym, należy je normalnie przyjmować. Natomiast ważne jest to, żeby te osoby również chciały żyć Ewangelią. Jeżeli nie są w małżeństwie, żyją w czystości. A to dotyczy nie tylko osób homoseksualnych. Myślę, że dzisiaj za wiele mówi się o homoseksualizmie, tak jakby to była jakaś norma wyznaczająca czy coś. Czy my tutaj się spotykamy dlatego, że jesteśmy hetero czy homoseksualni, czy dlatego, że stawiamy pytania, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy chrześcijanami. To jest istotne. Natomiast widzę dzisiaj takie przesuwanie akcentu na to, że ta seksualność ma tak określać wiele rzeczy w życiu człowieka. I dalej, dlaczego w Kościele jest tak mało radości? No to się radujmy, to się więcej uśmiechajmy. To żyjmy po prostu Ewangelią, żyjmy Słowem, a zobaczymy, że tej radości będzie więcej. Możemy zacząć od siebie. Nie zmienimy wszystkich, ale możemy zmienić się my. Ja zachęcam ludzi, jak gdzieś głoszę rekolekcje, misje, żeby się wiele uśmiechali w Kościele. Natomiast jakie jest największe zagrożenie dla Kościoła? Grzech. Grzech mój, grzech twój, grzech drugiego człowieka, bo grzech oddziela nas od Boga. A z innych kwestii to jest to, że za bardzo się przyzwyczajimy do jakichś zwyczajów, tradycji. Papież Franciszek w dokumencie Evangelii Gaudium napisał, że taka choroba, która dotyczy Kościoła, ale ona nie dotyczy tylko Kościoła, to jest zawsze tak było. I dlatego Franciszek mówi, trzeba zrewidować wiele rzeczy w Kościele. Nie chodzi o doktrynę, chodzi o rozwiązania jakieś duszpasterskie, żeby były czytelniejsze. I dlatego zamknięcie się tylko na tradycji, bo tak zawsze było, bo tu musimy to podtrzymywać, i skoncentrowanie się tylko na tym jest zagrożeniem dla człowieka. A trzecie zagrożenie to jest taka siła zewnętrzna Kościoła, bo my mamy być silni Jezusem, silni naszą modlitwą, naszym byciem razem jako ludźmi, którzy kochają Jezusa i mają pasję dla Jezusa. Natomiast wszystkie te momenty, w których jakiś jest taki za duży związek, taki doczesny, na przykład z jakimiś rzeczywistościami świeckimi, to się zawsze kończy źle dla Kościoła. Proszę księdza, co trzeba robić, żeby życie innych stawało się lepsze? Czego ksiądz najbardziej żałuje w swoim życiu? Paweł, no dobrze, że się troszczysz o innych. Twoje pytanie nas prowokuje. Co zrobić, żeby życie innych stawało się lepsze? Bardziej kochajmy ludzi. Więcej mówmy dobrego słowa do nich. Natomiast myślę też, żebyśmy umieli umiejętnie ludzi napomnieć.
tam, gdzie robią źle, powiedzieć, że coś jest właśnie złego. To jest bardzo, bardzo tutaj istotne. W ten sposób, tworząc taką przyjacielskość, taką naturalność w naszych relacjach, życie ludzi będzie lepsze. Też nasze będzie lepsze. A drugie twoje pytanie, no właśnie, czego najbardziej żałuję w swoim życiu? Myślę takich chwil, gdzie Bóg wyraźnie mi coś mówił, a ja się tak opierałem. Oraz myślę, że niektóre rzeczy w życiu, gdybym bardziej na spokojnie rozwiązał, byłoby lepiej. Ale uczę się, wzrastam, no i wyciągam wnioski ze swoich błędów. Drodzy, bardzo Wam dziękuję za te pytania. Gdybyście mieli kolejne pytania i gdybyście byli zainteresowani taką też formą katechezy, to jesteśmy w stanie z chęcią przygotowywać takie programy. Możesz napisać e-mail na podany niżej adres. No i jeśli tych pytań się uzbiera więcej, to będziemy szukali odpowiedzi. Nie bójcie się pytać. Młodzi niech pytają nawet o trudne rzeczy, niewygodne rzeczy. Szukamy prawdy, a największą prawdą jest Jezus Chrystus, którego kocham i którego też kochajcie. I trzymajcie się Kościoła, wtedy idziemy dobrą drogą. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję Wam za ten wspólny czas rekolekcji tegorocznych i udziału w tym naszym programie Pytań i Odpowiedzi.